Yerba Mate recenzje, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował yerbę, którą wybraliście w głosowaniu na grupie. Mieliście do wyboru, czy będę recenzował właśnie La Selve, czy może wrócimy do Wayusy na jeden odcinek, lub też Kokido od Playedito. Wybraliście start serii o La Selva, co w tłumaczeniu oznacza dżungla i w logo jest również hasło Es Cosa Buena, co można przetłumaczyć całość jako dżungla to dobra rzecz. Zaczynamy od La Selva wersji tradicional. Mam również od UN Mate pozostałe wersje smakowe, które możecie dostać u nich na stronie. Wersja tradicional, którą dzisiaj recenzuję, jest taką podstawową, dlatego też od niej właśnie ją zaczynam. I na stronie UN Mate możecie ją dostać za 44,99 za kilogramowe opakowanie, przy czym z kodem EM recenzje, który znajdziecie w opisie tego filmiku, yerbę możecie dostać, tak jak i każdą inną, 10% taniej, a kod rabatowy dodatkowo łączy się z kodem rabatowym, który możecie uzyskać w programie lojalnościowym, do którego zapoznania się Was serdecznie zachęcam. Wracając do samej yerby, yerba mate przygotowana na rynek urugwajski z surowca brazylijskiego, czyli mamy do czynienia z ostrzem paragwajskim zbieranym na terenie Brazylii, przetwarzanym na jej terenie, ale produkowanym na rynek urugwajski. Mamy informację o tym w prawym dolnym rogu opakowania produktu Brasileno Envasada en Uruguay. Front opakowania jest taki sam jak i tył opakowania, więc nie ma za bardzo co tutaj oceniać. Worek jest taki standardowy, jest jakoś foliowany ten worek. Całkiem dobry, można powiedzieć. Widziałem gorsze, w gorszej jakości, szybciej rozdzierające się. Ten jest bardzo dobrej jakości. Jeśli chodzi o pozostałe informacje, no tutaj nie ma informacji, żeby to był standard typu PU1. Musicie uwierzyć mi na słowo, że jest to standard typu PU1, ponieważ w Urugwaju takiej yerby się pije i yerba urugwajska, można powiedzieć, równa się standard typu PU1, co przypomnę, oznacza, że w same liście są bardzo drobno zmielone, natomiast zawartość patyczków w samej yerbie jest poniżej 1%. Ciekawe, skąd się to wzięło. Niestety nie mam informacji o tym. Jeśli może ktoś z Was wie, dajcie mi znać. Mamy tutaj również z boku opakowania odesłanie do strony internetowej laselva.com.uy, czyli domena urugwajska. Niestety na stronie La Selva nie ma informacji o tym, jak ta yerba jest przetwarzana, oprócz takich sztampowych tekstów, które można by skopiować i wkleić na każdą stronę producenta o yerbie. Nie ma informacji o tym, gdzie ta yerba rośnie, jak jest przetwarzana, czy jest przetwarzana z użyciem technologii z dymem, czy też w technologii bezdymnej, ile jest leżakowana taka yerba. No niestety takiej informacji nie znalazłem. Znalazłem jedynie wpis informujący o tym, że zalecają ją pić w sposób zegarowy, co oznacza, że w momencie, kiedy zrobicie kopczyk, ponieważ yerbę tą należy pić przez kopczyk według producenta i uwaga, tak ją piłem, więc tutaj dla Łukasza informacja, piłem tą yerbę, kopczykuję tą yerbę. Wyjątkowo, ponieważ niekopczykowana miałem wrażenie, że bardzo szybko się wypłukuje, kopczykowana zdecydowanie wolniej. Ta konkretna yerba, ponieważ ja cały czas dalej jestem jakby, nie chce mi się kopczykować. Jeśli Wam się również nie chce, no to przygotowywałem film pokazujący, jak pić takie yerby urugwajskie. Natomiast tutaj w tym przypadku ten kopczyk rzeczywiście mi pomaga i tam była metoda zegarowa polegająca na tym, że najpierw lejemy wodę w jeden punkt, później w drugi punkt, później w trzeci punkt i tak aż obkrążymy całe jakby materko dookoła i cały susz będzie wypłukany z tego smaku, więc takie rzeczy dowiedziałem się z bloga La Selva. No i tak jak mówię, niestety nic więcej tam nie ma, żadnych informacji mówiących o tym, w jaki sposób yerba ta jest przetwarzana. Samo opakowanie, można powiedzieć, jest w brazylijskim stylu. Mamy tutaj barwy zielono-żółte, pozostałe opakowania, pozostałe warianty smakowe, które będę recenzował, mają już inne opakowania. No i gdybym miał ocenić ten zapach, który tutaj się unosi z tego opakowania, no to ja go wącham i czuję sklep na Półwiejskiej w Poznaniu. Sklep z yerba mate, w którym jest wiele różnych gatunków, w którym czuć yerbę, ale nie czuć jakichś dominujących nut. I tak bym określił ten smak. No czuć, że jest to yerba, ale niestety nie czuć tutaj ani bardziej dymu, ani bardziej słodyczy, ani bardziej nut trawiastych. Więc przejdźmy teraz do oceny wyglądu suszu, a potem oczywiście ocenimy smak.
Oceńmy, jak wygląda La Selva w wersji tradycjonal. Nastąpiła troszeczkę zmiana miejsca z tego względu, że lodówka zaczęła zasłaniać mi troszeczkę okno, ponieważ ją zmieniłem. Dlatego zgodnie z ostatnimi sugestiami wróciłem do talerzyka. Przejdźmy w takim razie po wyjaśnieniu tej sytuacji do oceny suszu La Selvy. Yerby urugwajskie, mam z nimi problem w ocenie suszu taki, że wszystkie są do standardu typu PU1, co oznacza, że yerby te są bardzo drobno zmielone, natomiast zawartość patyczków jest poniżej 1%. I tak naprawdę one różnią się pomiędzy sobą w bardzo mało istotny sposób, jeśli chodzi o wygląd. Tutaj już tak się. Mam znowu nasionko. Te nasionka w tym roku mnie jakoś prześladują. Nie wiedzieć czemu, w poprzednich latach nigdy ich nie znajdowałem. Nie wiem, czy jest to zmiana procesu produkcji, czy teraz bardziej ich już wyszukuję. Natomiast wracając do samej oceny suszu. Tak jak wspominałem, standard typu PU1 powoduje, że yerby te są bardzo podobne do siebie i można by je tak naprawdę tylko i wyłącznie oceniać pod względem ilości pyłu, który jest w suszu. Jeśli chodzi o tą konkretną yerbę, no to ona spełnia ten standard typu PU1. Te listki są bardzo drobno pocięte. Samego pyłu, tak jak widzicie, tutaj nie ma zbyt dużo. Jeśli zaś chodzi o kolor, widzę, że on się troszeczkę zmienia w zależności od światła, więc musicie. O, teraz widzę, że jest ten rzeczywisty kolor. Jest dobry, natomiast nie podoba mi się to, że widzę tutaj przebarwienia w postaci żółtych listków. Ciężko będzie mi złapać taki pojedynczy żółty listek. Może mi się uda. Natomiast czy wy go zobaczycie? O, myślę, że go zobaczycie na łyżce. Znajduje się on przy brzegu łyżki, dosłownie teraz w tym momencie. Takich listków żółtawych jest tutaj troszeczkę, niestety, więc. Moja ocena wyglądu suszu tej yerby jest taka, że mogłoby być lepiej. W ogóle ta yerba wydaje mi się bardziej wypadająca. No ona jest oczywiście zielona, ale to jest taki zielony z żółtym odcieniem, można powiedzieć. Widziałem ładniejsze yerby, więc jeśli chodzi o wygląd, no to tutaj jest tak średnio, tym bardziej, że mamy również jakieś ciemniejsze kawałki. No, wygląd jest powiedzmy średni. Nie ma tragedii, ale też nie jestem nim zachwycony. Zobaczymy w takim razie, jak to będzie smakowało. Swoją yerbę już zalałem. Piję ją dzisiaj na ciepło. Wczoraj piłem ją w formie tarerę i taka pierwsza jakby uwaga, jeśli chodzi o tarerę. No smak tutaj jest, nie widzę jakiejś różnicy znaczącej w smaku w yerbie tej zalewanej na ciepło, czy też w formie tarerę. Widzę natomiast różnicę w wypłukiwaniu się, podobnie jak Canarias, która jest również produkowana z brazylijskiego surowca na rynek urugwajski. Yerba ta w formie tarere, no można powiedzieć, że jest nie do zajechania. Natomiast pita na ciepło, na pewno jej nie można porównać do Canarias, która była w porównaniu do tej była bardzo mocna w smaku. No i jakbym określił tą yerbę? Ogólnie ocena tej yerby, tak jak widzieliście, zapach był taki no bliżej nieokreślony. Po prostu no yerba ta pachnie yerbą, natomiast bez jakichś szczególnych nut. Jeśli chodzi o wygląd, to też było no tak średnio bez fajerwerków, można powiedzieć. I jeśli chodzi o smak, no to również jest tak średnio bez fajerwerków, można powiedzieć. No, jest to typowa yerba urugwajska. Czyli tutaj mamy troszeczkę słodyczy, bardzo mało gorzkiego. Fajnie ta yerba ściąga język po wypiciu jej, więc troszeczkę takiej cierpkości, przy czym cierpkości nie mylmy z kwaskowatością, ponieważ nut kwaskowatych tutaj za bardzo nie uświadczycie. Nie jest to na pewno kwasi żur, więc czym ta yerba jest? No yerba ta smakuje jak typowa yerba urugwajska i gdybym miał określić takie jej przymioty, no to jest smak, który jest mocno ściągający dla języka i podniebienia, który jest taki bardziej popiołowaty, przy czym nie jest to jakiś gorzki, dymny, nie wiadomo jaki jest to smak, po prostu popiołowaty i lekko słodki. I tak bym określił tą yerbę. Niestety ta yerba mnie niczym nie zachwyca. Mówiąc szczerze, jeśli ona kosztuje 44,99 WN-mate, to gdybyście chcieli spróbować yerb dobrych urugwajskich, dołóżcie 5 zł i kupcie Del Sepador.
które również jest na UNMAT. To jest taka moja rada. Jeśli chodzi o wypłukiwanie się, no to po skopczykowaniu, no to yerba ta rzeczywiście długo się wypłukuje. Natomiast ona też bardzo posiada mało intensywny smak. To nie jest smak del Sepador, który był bardzo esencjonalny, którą bym nazwał, tak jak mówiłem, takim, można powiedzieć, szablonem yerba mate. Dobry yerba mate. To nie jest również smak Canariasa, który był bardzo esencjonalny. Dalej, porównując do yerb urugwajskich, yerba ta na pewno byłaby za Canariasem, na pewno byłaby za del Sepador. Byłaby na pewno za również Sarom Suave, ale byłaby na pewno przed Sarom Tradicional. No i to tyle. No więc tutaj jak widzicie, no yerba ta gdzieś jest tam z tyłu. Mam nadzieję, że jej warianty smakowe będą nieco ciekawsze. Nie wiem jeszcze po który kolejny sięgnę. Okaże się to w kolejnym odcinku, który opublikuję zgodnie z wynikami ankiety, którą puściłem przed nagraniem dosłownie tego odcinka. I z jego puszczeniem poczekam chwileczkę, więc już to oglądacie po podjęciu tej decyzji. W komentarzach dajcie znać, czy lubicie yerby urugwajskie. No i oczywiście Was zachęcam do tego, żebyście dzielili się swoimi spostrzeżeniami, jeśli piliście na przykład właśnie La Selve, ponieważ no, nie jest to zła yerba, natomiast no, ona mnie też niczym nie zachwyca. No jedynie na uwagę taki fajny efekt zasługuje ten efekt ściągający podniebienie i język. To jest na pewno, ta cierpkość jest bardzo fajna. Fajne jest też to, że ta yerba jest delikatna. No i jeszcze pobudzenie. Na wszystkich stronach, na których czytałem jej opis, było, że yerba ta bardzo mocno pobudza. No i powiem Wam szczerze, że yerba ta raczej słabo pobudza, ponieważ tak jak standardowo staram się pić jeden, maksymalnie dwa naczynka, to tej La Selve czasami i nawet trzy naczynka dziennie wypiję. Więc yerba ta bardzo słabo pobudza w mojej ocenie. No i to tyle. Dzięki za obejrzenie. Dajcie jakieś komentarze, łapki w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, ponieważ daje mi to informację, że to, co robię, jest jednak w jakiś sposób tam, powiedzmy, ważne dla waszego hobby. Liczycie się jakoś z tymi ocenami. No i to tyle. Dzięki. Do kolejnego odcinka. Cześć!